Witam serdecznie, Maciej Wudzik. Widzimy tutaj trzy gołębie pocztowe, deklak. Praktycznie już gołąb troszeczkę starszy z 12 roku, ale w tym roku w 100% płodny. To jest jego córka z 20 roku, tak samo płodna, i tutaj gołąb też czysty deklak z roku 16. Ze względu na to, że będę się przynosił praktycznie ze wszystkim, nie wiadomo, czy będę w ogóle lotował gołębiami, raczej nie, bo ten rok będzie taki dosyć napięty w nowym miejscu, gołębniki. Ja się po prostu nie dam rady, nie rozerwę i część gołębi będziemy starych z rozpłodu, w tych, nie znaczy starych, no tych wszystkich gołębi będziemy sprzedawać. Młode sobie w tym roku uchowałem, zostają troszeczkę tych gołębi dla mnie, a te wszystkie gołębie, powiedzmy oryginały, sprowadzane, będą sprzedawane. Te trzy gołębie pochodzą z jednej stacji, która była chyba z 3 lata temu sprzedawana. Ta stacja praktycznie to są wszystkie gołębie, głównie deklakowskie i Jansen. To jest rodowód tego starego tutaj gołębia. Naprawdę bardzo fajny gołąb. I tak jak mówię, w 100% pełny w tym roku, pewny. Żadnego naprawdę pustego jajka nie miał. Tutaj jest samiczka. Ta samiczka to jest jego córka. O, to jest 715. To jest jego córka, czyli to jest takie, jak już ja to wziąłem też do tego, żeby jak już to rozbudować szybciej linię, żeby długo nie czekać, bo tak już się ma ojca i córkę, to już można cokolwiek kombinować. To są gołębie na linię tam 613 i na Janseny. No i trzeci gołąb, który tutaj jest, to jest też bardzo fajny gołąb King Kong. Tam jest też tutaj z deklaków, czyli naprawdę bardzo, bardzo fajne to jest. Czyli te trzy gołębie będą do sprzedania. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić tam 503-164-320. Ja nie będę tych gołębi naprawdę długo trzymał, bo znaczy długo, no jeżeli nikt ich nie będzie chciał kupić, to będą długo, ale ja nie będę po prostu takiej ilości go mi trzymał, będę sprzedawał je po kolei, tak samo jak teraz późne młode po wdowcach, i tak samo będzie ciężko mi się rozstać, ale z gołębiami lotowymi, no ale no taki jest los. I tak samo tutaj w gołębniku lotowym wszystkie młode po wdowcach, takie są w tej chwili wielkości, one są wszędzie po dwa gniazdach. Tu jest super samica, ona jest tam czołową samicą oddziału, chyba ma w tej chwili w tym roku 12, nie chcę skłamać. Tu jest druga samica, tu też są dwa młode, też chyba 12 czy 13 konkursów one mają nawet. No samice w tym roku bardzo fajnie sobie leciały, ja nie miałem dużo gołębi, leciałem 26 bodajże, rozpocząłem loty 21 samic skończyło loty. Jak na ten ciężki sezon, no to naprawdę te samice sobie dały radę. Nie wszystkie młode są obrączkowane, bo reszta młodych będzie usunięta z tych takich najlepszych, najstarszych gołębi. Są te wszystkie młode do nabycia. O, to są piękne młode. O, jak matka. O. To jest samica od Adasia Piwowarczyka. Adama, na mojego super deklaka. Czyli naprawdę bardzo, bardzo fajna para. Tu większość jest tak kombinowanych, lotowe na deklaki. Tu następna samiczka.
też bardzo fajna, super ładne, młode. Czyli jeśli kogoś naprawdę to zainteresuje, to zapraszam. Zapraszam. Do usłyszenia. Dobry lot. Tu one jeszcze, tu są jeszcze fajne, no mówię. Tam jest po dobrym samcu. Super sam jest stary mój deklak. Młodym. Tu jest samiczka na olimpijskiej. Tam jest samiczka bardzo fajna z młodym. Te dwa młode po starym deklaku i samicy, która no dała mi trochę pieniędzy, bo wygrała, rodzeństwo tego gołębia wygrało, znaczy drugie miejsce miało na WG Mazury, MWG Mazury, tam chyba z 2 lata temu czy 3. Czyli tak jak mówiłem, jak coś, zapraszam. Do usłyszenia, dobry lot.